Cześć, dzisiaj przedstawię podnośnik masztowy marki Olot, model Star 10. Zapraszam. Na początek chciałem tutaj przedstawić główną różnicę pomiędzy podnośnikiem masztowym a podnośnikiem nożycowym. Dlaczego ktoś by miał kupować podnośnik masztowy z wysięgnikiem versus podnośnik nożycowy? A więc dlatego, że wysięgnik umożliwia nam wysięg w bok o 3 metry, gdzie w podnośniku nożycowym jest to praktycznie niemożliwe. W sytuacji takiej, w której znajdujemy się na środku alejki, potrzebujemy dosięgnąć regału z lewej lub z prawej strony, możemy podnośnikiem masztowym się obracać w prawo lub w lewo do 3 metrów i będziemy mieli dostęp do obydwóch stron regałów, gdzie w przypadku podnośnika nożycowego musimy postawić podnośnik po jednej stronie lub po drugiej stronie, a więc oszczędzamy czas. Ten konkretny model Olot Star 10 podnosi na 10 metrów wysokości roboczej, czyli wysokość podestu to jest 8 metrów. Ma on 200 kg udźwigu i co charakterystyczne dla najnowszej wersji, posiada on silniki prądu zmiennego w systemie bezszczotkowym, a więc takie, które wymagają mniej konserwacji i mniej napraw. Na podnośniku pracować mogą wewnątrz dwie osoby. Podnośnik umożliwia przemieszczanie się na pełnej wysokości, mam tutaj na myśli funkcję jazdy, a na zewnątrz może pracować jedna osoba, również jest możliwość przemieszczania się tej jednej osoby na pełnej wysokości. Dodatkowo w standardzie podnośnik wyposażony jest w tackę na narzędzia oraz, co ważne, podnośnik przy obrocie nie ma przesunięcia tylnego, a więc mamy pewność, kiedy podnośnikiem dojedziemy do na przykład regału, że przesuwając, obracając się podnośnikiem w prawo lub w lewo, nie zahaczymy o regał. Warto również wspomnieć, że podnośnik jest wyposażony w centralny układ uzupełniania wody, który chroni nam akumulatory przed zniszczeniem. Również podnosik posiada specjalne kieszenie na widły, jeżeli chcielibyśmy ten podnośnik w taki sposób przetransportować. Podsumowując, podnośniki masztowe z wysięgnikiem, takie jak Olot Star 10, najczęściej wykorzystywane są przez centra logistyczne lub przez sklepy wielkopowierzchniowe, gdzie dzięki temu podnosikowi, będąc na środku alei, możemy mieć dostęp do regałów z jednej i z drugiej strony.